Jeszcze raz próbuję zagrać. Hop, hop, jeszcze raz. Bardzo dobrze. Super. Tak, ale idź ruch, Duszek, kicz im, zobacz, zapominasz. Dawaj, dawaj, panowie. Podnosi się jeszcze przed nim. Odpowiada. Teraz będzie już większa konkurencja na każdej pozycji. Nie będzie tak jak na przykład Patryk Tuszyński, który siłą rzeczy musiał grać na skrzydle zamiast na swojej nominalnej pozycji. Teoretycznie tak. Zobaczymy, że w praktyce to się przełoży, bo papier wszystko przyjmie, a boisko wszystko zrealizuje. Dlatego tutaj na boisku zobaczymy po prostu. Mamy nadzieję, że ten skład będzie silniejszy, że konkurencja będzie dużo, dużo większa i nad tym pracuje. Cel się nie zmienia, to jest dalej pierwsza ósemka, a wszystko, co będzie wyżej, to będzie taki dodatkowy bonus? Pierwsze słyszę, że nie mówię o pierwszej ósemce, tylko mówiliśmy o utrzymaniu. Także cel się nie zmienia, bo pierwszy najważniejszy jest utrzymanie. Sporo zamieszania było wokół naszych piłkarzy podczas okienka. Bartek Drągowski, Mateusz Pęczkowski. Czy wiadomo coś, czy oni z nami zostaną, czy odchodzą? Z tego to są. Czy oni odchodzą, to ja nie wiem, co będzie w przyszłości, bo nie potrafię przepowiadać. Także tutaj spokojnie do tego podchodzimy. Na samą ofertę to jest dobrze, tak? To znaczy, że jest zespół perspektywiczny i można robić, ale na pewno nie uspokajamy się i nie chcemy, bo sytuację mamy dalej trudną. Pamiętajmy, że mamy bardzo trudny początek i na ten początek musimy być przygotowani. Ja chcę też przy okazji tak, żeby to była bardzo stabilna drużyna, która będzie uzupełniona regularnie i tych zawodników, którzy są, żeby one regularnie dochodzili. Dziękuję bardzo. Zostając jeszcze trenerze przy tych nowych zawodnikach, gdy ostatnio razem o nich rozmawialiśmy, o możliwych wzmocnieniach, na nazwisko Zułowicz trener powiedział, że może, ale niekoniecznie. Dzisiaj Jegor jest z nami, czy to oznacza, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o jego osobę? No jest naszym zawodnikiem i jeżeli grał tam regularnie, no chcemy po prostu też sprawdzić, jak to wygląda, no to jest żeby nagle kogoś się pozbywać tak sobie, jak jest naszym zawodnikiem. No zobaczymy. No na razie w tych treningach to jest pierwszy trening, to też trudno cokolwiek powiedzieć, ale zobaczymy przez ten tydzień, zobaczymy, czy pojedzie z nami na obóz. To jest na razie taka niewiadoma. Jeżeli chodzi natomiast o Kubę Słowika i Adama Waszkiewicza, ostatnio też była taka kwestia, że zostają, trenują z pierwszą zespołem, natomiast w jednym przypadku szuka się klubu już na stałe, w drugim przypadku chyba na wypożyczenie. Teraz obaj chyba są przesunięci do rezerw. Co tu się zgadza? Pierwsze, to trzeba najpierw posłuchać tego, co mówiłem i do końca rundy, że trenowali, to znaczy trenowali. A teraz jest nowy już okres i dlatego powiedzieliśmy wszystkim zawodnikom, żeby mieli możliwość znalezienia klubu. Jeżeli chodzi o Kubę, no to miał 4 czy 5 propozycji, no z żadnej nie skorzystał, bo jest jego wybór. No my też nie możemy na siłę kogoś gdzieś wysyłać, no on jest dorosły, wie co robi.